Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj mój mąż upiecze bułki pszenno-żytnie z pestkami dyni. Bułki zaczniemy piec od zrobienia zaczynu, do którego potrzebujemy 30 g drożdży świeżych, 130 ml ciepłego mleka, 2 łyżki mąki pszennej i 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy sobie 30 g drożdży świeżych, dosypujemy 2 łyżki mąki pszennej, 1 łyżeczkę cukru. Zalewamy wszystko 130 ml ciepłego mleka. Ciepłego mleka, czyli powinno mieć temperaturę tak około 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, żeby się rozpuściło i połączyło. Następnie przykrywamy ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby zaczyn zaczął pracować. A my przygotowujemy sobie składniki już konkretnie na bułki i tutaj potrzebować będziemy 300 g mąki pszennej, 150 g mąki żytniej, 130 ml ciepłej wody, 50 ml oleju rzepakowego lub innego, 2 płaskich łyżeczek soli oraz 100 g pestek dyni. Pod koniec potrzebować będziemy glazurę do bułek, którą zrobimy z jednego żółtka jaja i jednej łyżki mleka. A na sam koniec potrzebować będziemy garści pestek dyni do posypania bułek. Po 15 minutach, kiedy zaczyn ładnie pracuje, dolewamy 130 ml ciepłej wody, tak jak poprzednio ciepłej 30-35 stopni Celsjusza. Dosypujemy 150 g mąki żytniej, dolewamy 50 ml oleju rzepakowego. Dosypujemy 300 g mąki pszennej, ale nie całej, zostawmy sobie troszeczkę do podsypywania później. Jeszcze dodamy 2 płaskie łyżeczki soli i wszystko ze sobą mieszamy. Najpierw robimy to wstępnie łyżką. I jeszcze musimy dodać teraz 100 g pestek dyni. Ponownie łyżką wszystko ze sobą łączymy. Już teraz dokładniej. I jak mąka wchłonie płynne składniki, czyli wodę i olej, możemy zacząć zagniatać ręką. Początkowo zagniatanie ręką robiliśmy w misce, teraz przerzucamy się na blat obsypany mąką i zaczynamy już dokładne wyrabianie. Tak 10 minut spokojnie, powoli wyrabiamy, mięśnie pracują. Jeżeli potrzeba będzie, to tak jak Państwo widzieli, zagarniamy trochę mąki, podsypujemy. To ciasto robi się takie bardziej plastyczne, mniej klejące. I po 10 minutach wyrabiania formujemy taką kulkę, boki zawijamy pod spód. Do czystej miski wsypujemy odrobinkę mąki. Wkładamy tam naszą kuleczkę. Przykrywamy znowu ściereczką albo folią spożywczą i odstawiamy teraz na godzinę w ciepłe miejsce, żeby wyrosła. Po długiej godzinie, kiedy nasze ciasto ładnie wyrosło, musimy wziąć je jeszcze kilka minut powyrabiać, żeby odgazować. Po chwili formujemy kształt prostokąta. Z tego kształtu będziemy kroić nasze konkretne już bułeczki. Nasz prostokąt będzie miał 30 cm na 18. Teraz będziemy go dzielić, tak jak wcześniej mówiłam. Najlepiej róbmy to jakiś
tępym narzędziem. Nie ostrym nożem, tylko tępym narzędziem, które by bardziej zgniatało niż kroiło. I najpierw wzdłuż długiego bloku dzielimy ciasto na pół. A teraz wzdłuż również długiego boku, ale dzielimy na 4 części. I w ten sposób powstaje nam 8 kawałków. Te 4 w środku są równiutkie, te 4 po bokach możemy sobie ładnie jeszcze uformować bardziej w prostokąt albo zostawić takie nieregularne. I takie bułeczki przekładamy na blaszkę do pieczenia, tak jak Państwo tu widzą, wyłożoną papierem do pieczenia. Układamy je w odstępach i zostawiamy na 15-30 minut do podwojenia objętości. W międzyczasie szykujemy sobie glazurę z jednego żółtka jaja i jednej łyżki mleka. Oba produkty łączymy ze sobą. Żeby po upływie czasu, u nas akurat 20 minut wystarczyło, żeby bułeczki podwoiły objętość, tą glazurą ładnie wysmarować bułeczki. Po dokładnym wysmarowaniu ciasta na bułeczki, właściwie glazurą, obsypujemy je jeszcze na koniec pestkami dyni. I blaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy przez około 20 minut, używając grzałki góra i dół. A po tym czasie wyjmujemy z piekarnika na kratkę do studzenia. Studzimy, a później jemy. Ja tylko jeszcze doczytałam, powiem Państwu na koniec, że mąka żytnia to całe bogactwo witamin i minerałów, m.in. witamina B1, B2, B6, B3 i E, cynk, fosfor, miedź, magnez, selen, wapń i żelazo. Natomiast same pestki dyni to też komplet witamin, takich jak witamina E, witamina C, witamina B6, witamina A, K, duża ilość minerałów, także niacyna, kwas foliowy i wiele, wiele innych, o których Państwo mogą sami sobie doczytać. Tak więc z tym pełnym zdrowia produktem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.